Witam wszystkich serdecznie. Nadszedł święty czas, aby zalać potwora. Zobaczymy, czy coś się nie zacznie rozciekać w tym. I mamy klik. Nawet tutaj gdzieś mi się coś rozlało. To co, lecimy na Szczecin. Stacyjka, prąd i kręcimy. Sportowy. To jest Saigon. O. Muszę podciągnąć pasek. Jak mocny jest wyciek na chłodnicy. Sąsiedzi jeszcze nie dzwonili na policję, że ja tutaj robię takie coś. No. Czysto japoński dźwięk. Ja bym powiedział, że pomału jak Subaru albo coś takiego. Mamy kanister. Mam przygotowany układ zaopatrzenia w benzynę, odzysk gazów, podwrót. Wszystko jest podłączane. Dolewam jeszcze olej do przekładni, bo kiedyś myślałem, że zdążę jeszcze przekładnię zmienić. Niestety nie. Taka mała modyfikacja za pomocą tego małego, poczciwego narzędzia. I co? Będziemy sprawdzać, czy silnik odpali, jak będzie się nagrzewał. W tym momencie zacznę pruć z agregatu numer 1 skrzynkę elektryczną. Podłączymy sobie do tego alternatorka, żeby zobaczyć, czy będziemy coś produkować. Wydech jest zrobiony jakoś tak na prowizorkę, więc co? Startujemy. A więc pierwszym etapem jest zalanie baku. Zobaczymy, czy coś się nie zacznie rozciekać w tym momencie. Dlatego na razie leję powoli, bo jednak troszeczkę tym wszystkim szarpałem i nie wiem, czy czasem gdzieś coś nie zacznie cieknąć pod wpływem tego wszystkiego. No pamiętajmy, że to już nie jest najnowsze wszystko i to się troszeczkę może mścić. Ale na razie wygląda, że jest ok. Damy mu troszeczkę mocniej. Mam nadzieję, że mnie słychać, a nie tylko jak kanister szumi, bo mój mikrofon mam tak ułożony. Na razie obserwuję, czy gdzieś coś się nie dzieje. Akumulator mamy podłączony, więc za chwilę zaczniemy robić test, a zaczniemy od tego, że podamy kilka razy benzynę, aż usłyszę, że jakby to powiedzieć, benzyna wraca z powrotem do baku, czyli system się napełni. Zrobimy test szczelności i może za ten czas zdążę napełnić olejem przekładnię i zaczniemy o rozruch silnika. Jedynie się obawiam, że przez to, że nie ma końcowego tłumika, sąsiedzi nie będą zbytnio zadowoleni, no ale niestety tak już musi być. Dobra, spróbujemy, może pompa zaciągnie. Na razie nigdzie nie słychać ani nie widać, żeby coś się działo. O, i mamy klik. Dobra, no i pierwszy etap. Mamy czujnik gazów palnych, węglowodorów. Jak wiemy, benzyna to węglowodór, więc tutaj sprawdzałem, gdzie mi się wylało. Coś pokazywało. Wolno trybi, bo jest chłodno. No ale trybi. Nawet tutaj gdzieś mi się coś rozlało. Łapie. Dobra. Pierwszy test. Czy mi gdzieś coś tutaj łapie? Na razie jest ok. To dobra. Robimy otwieranie zaworków. No. Nie w tą stronę. Otwieramy sobie. To jest zasilanie. To jest powrót. I to mamy odzysk gazów. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu mam tak to dziwnie zrobione. Przepraszam, brakuje mi ręki. To może się spytać w komentarzach. Nie chcę zagadywać, więc lecimy z tematem cały czas. Dobra.
Tutaj nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Nic nie widzi na razie. Ok. Przechodzimy do etapu śrubokręta. Znamy tego pana i wiemy, do czego on służy. Więc co? Biorę się za stacyjkę. Nie, stacyjka jest tam, gdzieś tam. Tam jest stacyjka. A więc teraz najlepsze pytanie, czy to wszystko wybuchnie? Zobaczymy. Trzeba będzie mu kilka razy podać, żeby benzynka sobie przeleciała. O, słychać filterek. No i tak musimy kilka razy, żeby coś tam naleciało i się układ odpowietrzył. Tam słychać już zaworek, że już zaczyna pracować, że jest ciśnienie. Jest dobry znak, ale gdzieś zaczynam czuć benzynę, więc zaraz będziemy badać, co się dzieje. Na razie brzmi ok, choć troszeczkę czuć benzyną. Wskaźnik mi nic nie pokazuje. Zgasimy sobie, zmierzymy i lecimy z tematem dalej. Magiczny śrubokręt. Czy tu coś widać? Nic, nic. No, pardon. Nic, nic, nic. Moje połączenia też sprawdzę, bo jak to się mówi, to jest wszystko skręcane na konopie. To jeszcze dzisiaj skręcałem na szybciora, bo mi przyszły części. Więc jak to się mówi, muszę być 110% pewny, że jak silnik ruszy, to nigdzie się nic nie odwali, bo muszę sobie wszystko zmierzyć, jak to się mówi. Nie ryzykuję, że pół roku projektu pójdzie z dymem, bo to mija się z celem, więc warto sprawdzić. Więc co? Stawiam na to, że kolejnym etapem będzie odpalanie, więc zaraz do tego idziemy. A więc nadszedł najważniejszy moment całego projektu, odpalenie pierwszy raz z agregatu. Zrobiło się ciemno, bo długo się olej jeszcze nalewał do przekładni. Będziemy mieli drugie nagranie. Jak będzie coś ciekawszego działo, to wrzucę. To jest pierwszy rozruch, więc chcę widzieć, co się będzie działo. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ale z moim szczęściem różnie to bywa. Dobra. Stacyjka, prąd i kręcimy. Za bardzo równo nie idzie, ale ja stawiam na to, że musi się odpowietrzyć wszystko, bo bardzo, bardzo, bardzo długo stało. Magiczny gaz. Chyba za mało paliwa. Dobra, zgasimy stacyjkę. Albo spróbujemy jeszcze raz odpalić. Zobaczymy. Troszeczkę mi się wydaje, jakby było za mało benzyny. I tak dlatego dziwnie chodzi. No.
wskazuje, że jest trochę benzyny, no ale... Damy mu gazu. Boczkiem sobie leci. No, nawet fajny dźwięk. Sportowy. Temperatura jest ok. Silnik kręci. Tu się nagrywa. Wrzucę równoległe nagrywanie, żeby było widać, jak silnik od drugiej strony pracuje. No, tutaj za szczelne to nie jest, niestety. Chyba na biegu nie ma, tylko ciągnie po prostu sprzęgło. No ale dobra, tak widocznie musi być. Ważna procedura, zamkniemy sobie benzynę, czy będzie szło... Pompka piszczy. Dobra. Czuć różnicę. Tutaj coś leci. Coś tutaj naleciało. Nie wiem co. Coś leci spod silnika. To nie podoba za bardzo. Czyżby gdzieś miałem nieszczelność w układzie? Możliwe, że silnik gdzieś ma wyciek na głowicy albo coś takiego, że wody dostało. Bardzo długo nie chodził, więc no nie wiadomo, co się nazbierało przez ten czas. Wilgoć, nie wilgoć, wszystko. Ale jeżeli to z wybiegu idzie... Woda. Nie wiem, skąd tyle wody. Nie podoba mi się to, no ale trudno. Alternator działa. Chyba tyle. Zobaczymy, czy silnik się będzie nagrzewał. A ja za ten czas idę rzeźbić części do agregatu, żeby to podłączyć, żeby od razu odzyskiwać temperaturę, raczej prąd, żeby ładować akumulatory i coś odzyskać z tego, że to działa. Dobra, to chyba na razie tyle. No i dobrze, chwileczka minęła. Niestety robię bez mikrofonu, bo wszystko na szybko, póki silnik jest ciepły. Zobaczmy, czy tutaj ten odszyt się pokrywa z tym. Nie za bardzo. Pokazuję 40, tutaj pokazuję mniej. Na bloku by pasowało. Dwóch chłodnicy. 26. Dobra. Biorę się za spuszczanie oleju oraz wody i lecimy z tematem. Mimo, że jest noc, to widzę, że olej jest naprawdę przerąbany, nie? To jest Saigon. Co tam jest w środku, nie mam zielonego pojęcia. Zaraz będę dawał nowy filtr i olej. Odkręciłem kapsel, zrobił się wosk. Nie wiem, czy z powodu, że bardzo długo silnik stał, może się też nigdy porządnie się nie nagrzał, bo go wyłączyłem trochę szybciej. Temperatura spadła na silniku. Uciekam z płynem chłodniczym. Płyn chłodniczy, mam nadzieję, że widać. Nie mylicie się, to ma taki kolor. To jest też jakiś żur niesamowity. Później, jak to będę miał wszystko zlane, to pokażę, jak to wygląda. Tu mam już tak wstępnie skrzyneczkę z agregatu V1, tylko niestety tu mi się woda wylała, dlatego teraz stoi na boczku. Muszę jeszcze, bo tutaj sobie odpowietrzenie puściłem, a jak tu puszczam, to mi woda leci. Więc zaraz tamtą beczkę podstawię tu i stąd będę spuszczał do końca i naleję mu, no
tak jest ciemno, że nawet nie widać. Naleję mu stary olej z mojego. Więc pracę wrą. Później się skapłem, że jednak wyświetlacz pokazuje obroty na jałowym. No ale będę musiał coś z tym zrobić, bo na pierwszy rzut oka nie widać, bo jest taki niedojechany ten wskaźnik obrotów. No ale mamy motogodzinę przynajmniej. Dobra, lecę dalej, bo już jest ćma. No i dobrze, jest ciemno jak w życiu. Mamy 26 V na akumulatorach, wtyczka rozpięta, bezpiecznik wyłączony, tam jest bezpiecznik na końcu. Nalany nowy olej, później będzie pokazane jak to wszystko wygląda. Podpięty alternator. Płyn chłodniczy wymieniony, olej wymieniony, akumulator sobie doładowałem troszeczkę na zewnątrz. Tu sobie zrobiłem takiego przyrządasa, żeby dać pierwszy ładunek na alternator, żeby go wzbudzić. Bo niestety już za pomocą auta, raczej kosiarki, tak nie idzie. Jak w kosiarce, że podkręciłem obroty i się samo wzbudziło. Tutaj już będę musiał zrobić mechanizm, więc dobra, odpalamy. Na szczęście mam troszeczkę jeszcze benzyny i zrobimy eksperyment. Za słabo zakręciłem. Coś spadło, nie wiem co. Dobra, teraz tak. Eksperyment polega na tym, że muszę sobie to wstyrknąć do minusa, to do plusa. I mi się naładuje kondensator. Tutaj są kondensatory wsadzone. Są kondensatory. Nie wiem co to spadło. No i wzbudził się ładnie. Nie wiem czemu, no ale się wzbudził sam. V. Dobra. Zmierzmy sobie ile jest od strony wtyczki. Będzie te 31 V teraz, bo jest teoretycznie rozłączony układ. 31, ale ja nie chcę teraz 31, bo ma być wyłączone. A nie, dobra, jest ok. Są miliwolty. Są wolty. Dobra. Muszę docisnąć troszeczkę kabelek, ale widać. I znika. Ok. Są mini wolty. Bezpiecznik wbity. Złączymy sobie wtyczki. Jedną ręką trochę ciężko, ale czemu by nie? Dobra. Zobaczmy, co pokażę w momencie załączania. O. Muszę podciągnąć pasek. Ładuję na pewno, ale zapach ślizgu, ale też silnik troszeczkę przydusiło. 860 obrotów. Coś mi się wydaje, że muszę podciągnąć lekko. 27,3. 27,3 mam tu. Idę zobaczyć do garażu. Szybka akcja, zobaczymy. Bez cięcia, żeby nie było. Żeby nie było, że ja sobie tutaj coś robię. Jest różnica, tu jest 26,7, coś takiego. Dobra, wiemy, że ładuje.
Muszę pasek podciągnąć, więc będę musiał na chwilę zgasić silnik. Podciągniemy pasek, bo mi się wydaje, że się lekko ślizga, więc zaraz będziemy lecieć z tematem dalej. No i minęła chwileczka. Lecimy na alternatorze, ale będę musiał wymyśleć sposób i mam nawet na pomysł, jak zrobić, żeby on bardziej chciał ładować napięcie na akumulatorach 24, 9, 25 z czymś, jakoś tak. Dobra, teraz włączę ponownie, a więc wracamy. Minęła chwileczka, ładujemy sobie tutaj ciepełko, mamy obciążenie 25 V, mniej więcej na akumulatorach nie jest to dużo, ja bym wolał mieć dużo więcej, wtedy mniejszy prąd też płynie. No i tak, tu się ładuje, przetwornica chwilę chodziła i się nagrzała, tutaj grzeniczek grzeje, z drugiej strony daje sobie osuszacz. Silniczek chodzi cały czas. Optymalnie by było, jakby się benzyna skończyła. W i 25,8. Coś tutaj mi mocno szczeleści, będę musiał do tego dojść, o co chodzi. I teraz widać, jak mocny jest wyciek na chłodnicy. Wszystko jest zaciaprane. Muszę to zaraz wyłączyć. No bo silnik się zaraz chyba zacznie przegrzewać. Optymalnie by było wyłączyć radiator. No ale teraz go wyłączymy. Niech sobie odsapnie lekko. Albo mu sztucznie wentylator jakoś odpalę. No, ale na pewno muszę go zgasić, bo ten wyciek na chłodnicy nie pomaga. Tylko że najpierw wyłączymy sobie obciążenie. Ale to już tam zrobię, jak to się mi poza kamerą. Wyłączę obciążenie i będziemy lecieć dalej. No i dobrze, doszedłem do tego, czemu wentylator nie działa. Po prostu masy nie było. Tutaj wpiąłem ją bezpośrednio. Było to tak skorodowane, że masakra. Reszta kabli jest też skorodowana. Też będę musiał się tym zająć później. Teraz wentylatorek sobie działa. Schładzamy silnik. Silnik ma optymalną temperaturę. Aż takiej fontanny na chłodnicy nie ma. Teraz utrzymujemy około 50 stopni. No nie było poboru po prostu. Widać, że wciągło dużo płynu do układu, się odpowietrzyło. Ładujemy sobie. Jest ładowanie. Musiałem tłumik troszeczkę, jak to się mówi, cegłę dać na tłumik, bo rzuca tym. Troszkę silnik nierówno chodzi. Stawiam na to, że za chwilę będzie benzyna się kończyła. Choć co patrzyłem na tacho, to mieliśmy dopiero 1 godziny, no ale w sumie układ był pusty, bak był też pusty, więc nie wiem, ile nalałem. Udało się dzisiaj dużo zrobić, naprawdę dużo. Z tego punktu chciałbym podziękować kolejnemu patronowi, Wojciechowi Ziobrowskiemu. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Zawsze osoby, które są patronami, które wspomagają moją pracę, są wpisani w opis filmu na samym dole, więc jak to się mówi, jak ktoś pomaga, zostaje to na zawsze. Tak jak każdy dobry uczynek, zawsze zostaje uwieczniony na zawsze. Dobra, zrobimy jeszcze pokaz, co się udało wyciągnąć z silnika, w sensie co tam pospuszczaliśmy, a za ten czas się podładuje troszeczkę mi układ, bo troszkę go wydoiłem. Będę musiał zrobić jeszcze modyfikację alternatora, żeby było wszystko git, no ale wszystko z czasem.
Nawet temperatura spada, czyli za chwilę powinien odcinać presostat, termostat, jak się nie mylę. Troszkę mi zeszło, no ale na szczęście zgodnie z planem wszystko działa. Sąsiedzi jeszcze nie dzwonili na policję, że ja tutaj robię takie coś. No, czysto japoński dźwięk. Ja bym powiedział, że pomału jak Subaru albo coś takiego. Dobra, wchodzimy tutaj. I tak, chcę pokazać, jak najwięcej dobroci zostaje w filtrze oleju, więc sobie wylejemy troszeczkę. No i ci, co się znają na rzeczy, powiedzą o co kaman. Nie widać przez to nic. Jest lekki brokat, to mi się nie podoba, i jest bardzo maźglaty. No, nie wiadomo co tam było lane, ile było lane, ale to jest kicha. Nazwijmy to tak, kicha. Jest to kicha. Płyn chłodniczy to teoretycznie był zielony, ale taki wyszedł. Nalałem już ten czerwony, zobaczymy czy to się wypłucze, będzie dłuższe płukanie. I chyba kilka razy. Zrobię teraz czerwonym, później zrobię zaś wodą. Zobaczymy. Na razie czerwony musi być, że w razie W, jakbym miał tutaj mróz, coś się stało, żeby mi blok nie rozcisło. Więc nic. Na razie ja dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali do końca, za obejrzenie, za sponsorowanie i wspomaganie kanału. Nie zapomina się takich rzeczy, bo jednak no, jest to wszystko kosztowne, jakby nie było. A będę pracował dalej, żeby wam było co pokazać. Będę szarpał dalej, żeby było dobrze. Więc jak się podobało, możecie wrzucić lajka, subskrypcję, polecić komuś. To nic. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.